To wszyscy pytają, na czym Martyna siedzi. Ja też teraz na środku będę. A to zobaczmy mity ciążowe. Ja wiem, jak na przykład dziecko ma, jak masz gegę, to dziecko będzie miało dużo włosów. Ciążowe mity i zabobony. Nie wolno kochać się z mężem przez 2 miesiące przed porodem, bo maluszkowi będą ropiały oczka. Co za bzdura! Ja to dodam, to dodam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj sprawdzimy ciążowe mity i zabobony, co się u nas sprawdziło, a co było zabobonem. Mi się nie sprawdziło. Pierwsze, tak, to ja zacznę. No, przepraszam, że tak wyrywam tablicę. Pierwsze to jest, jak masz zgagę w ciąży, to znaczy, że twoje dziecko urodzi się z bujną czupryną. I u mnie tak było. Ja miałam zgagę w ciąży cały czas. Ja też. I Leon się urodził z tak, nie jakiś owłosiony. Edi miał taką standardową ilość włosów. Standardowa ilość włosów. Ale miałeś zgagę? A miałeś zgagę? O! Boże, ja w nocy musiałam siadać, bo mi się ten kwas po prostu... No. Znam kobiety, które miały zgagę i ich dziecko się urodziło totalnie łyse. Dajcie znać w komentarzach, jak było u was. Numer 2. Kobiety noszące chłopców ładnieją, a kobiety noszące dziewczynki brzydną. U mnie się to... Dziewczynki brzydną. Zabierają urodę. Moim zdaniem Ania wyglądała przepięknie w ciąży. Właśnie, i powiem wam, że ja miałam dużo lepszą cerę w ciąży i w ogóle, znaczy w tym pierwszym trymestrze strasznie mnie wysypało, ale później wyglądałam super i wszyscy myśleli przez to, że będę mieć chłopca. No widzisz. No. Czyli u mnie się to nie sprawdziło. U mnie się nie sprawdziło, ja wyglądałam jak taka klucha, wieloryb, pod koniec, ale tak te zdjęcia, co widziałam, to nie wyglądało jak klucha wieloryb morski. Czułam się. Czułaś. Jak wieloryb morski. Wyrzucony, orka wyrzucona na brzeg. Ja ogólnie, że się czułam super w ciąży. No, miałam chłopca i wydaje mi się, że jakby wyglądałam okej bardzo. Nic, że... No miałam chłopca. Czyli pięknie mogłam. Sprawdziło ci się. Sprawdziło ci się. Ale ja lubiłam siebie w ciąży, bo trochę... Właśnie. Czułam się taka... Tak pod względem takiego wyglądu samego, czyli właśnie jakości skóry, włosów, to ja super. Super. Ja miałam super włosy w ciąży. No ja też. Tak, ja w ogóle nie odczułam włosy. Zmiany. Zmiany. No widzisz. No. Czyli tak średnio. Czyjś średnio. Jeżeli cierpisz na silne nudności, to znaczy, że spodziewasz się chłopca. Ciężko mi powiedzieć, bo urodziłam dziewczynkę. A miałaś nudności? Miałam, no ale nie takie w sumie bardzo silne. Ja miałam w tym takim okresie pierwszym, który jest taki, że wtedy się raczej ma. To... A ja miałam dziwnie, bo ja w pierwszym trymestrze w sumie nie miałam nudości, w drugim miałam. O, no to miałaś w ogóle. Ale też nie takie strasznie szalone. Ogólnie nie miałam zbyt bardzo nudności. Każde dziecko kosztuje mamę jeden ząb. Nie. Ukruszył mi się ząb i 2 zęby mi się ukruszyły, także w sumie to jest jeden cały ząb. Czyli kosztowało. I na szczęście nie jakby został naprawiony, ale to było, nigdy mi się wcześniej zęby nie kruszyły, nie miałam takich problemów. Jadłam bułkę bez ziaren, zwykłą, pszenną, świeżą, nie tam jakieś szczere z cwedem. I ukruszył mi się w nocy ząb i się popłakałam. Nie dość, że było ciężko w ogóle dostać się do dentysty wtedy, to jeszcze byłam w 7 miesiącu ciąży i nikt mnie nie chciał przyjąć, dlatego że bali się robić mi cokolwiek. I chodziłam z ukruszonym zębem, który mnie po prostu kuł w język. To było straszne. Ale dla mnie to jest totalnie prawda. To u mnie nie. U mnie też nie. Aby się nie sprawdziło. Aby się nie sprawdziło. Będzie córka. Dobrze napisałem. Będzie córka, jeśli masz okrągły brzuch albo jest on nisko. A nie jak miałeś brzuch. No, ja miałam taki okrągły bardziej. No. A ja miałam szpiczasty wysoko, bardzo wysoko. To ja raczej właśnie miałam okrągły nisko. Ja miałam okrągły raczej nisko. A masz chłopca? A mam chłopca. Czy się nie u mnie się w ogóle nic nie sprawdziło. Tak. Nic. Ale u mnie w 12 tygodniu i w 16 tygodniu mówili, że będzie dziewczynka. I dopiero w 20 albo w 18 dowiedzieliśmy się, że chłopiec. Jednak będzie chłopiec. U mnie na tym pierwszym USG, na tym... No nie na tym pierwszym, tylko na tych pierwszych to jest... Prenatalnych. No, na pierwszych prenatalnych to od razu babeczka powiedziała, jeszcze proszę nie kupować nic, ale na 90% będzie chłopiec. A ja czułam, że będzie dziewczynka na bank. Ja, mi się też wydawało, że będzie dziewczynka, ale w ogóle u mnie w rodzinie są same dziewczynki. No i jeszcze dodatkowo to, że mi
wtedy na USG mówili, że no, że raczej dziewczynka. I jakby właśnie wszystkie przesądy też są wskazywały na dziewczynkę. Bo kiedyś poszliśmy sobie, jak byłam w ciąży, do Bonarki i stałam i czekałam na windę, bo byłam w ciąży i chciałam jechać windą. Nie wiem, przez jakieś okno czy coś spadła tęcza na mój brzuch. Masz to zdjęcie? Mam. A nie, ale wy nie straciliście dziecka, nie? Czy nie. Bo wiesz, że to są tęczowe dzieci? A to by było, chyba bym się wtedy poruszała. No, ja mam tęczowe balony. Co to znaczy tęczowe? Tęczowe dziecko to jest dziecko po utracie dziecka. Dlatego ci się ukruszyły dwa zęby. No to po tym pierwszym i po tym drugim. On? Specjalnie ci tego nie mówiłam, żebyś nie płakała. Ale miałaś szpiczasty brzuch, nie płakała. Tak, wysoko i szpiczasty. Okrągły to jest taki... Bardziej rozlany taki. Taki rozlany. A ale miałaś... czekaj, pokażę wam inne zdjęcie. Ale Tosia, to jest szpiczasty brzuch, ty nie kłam tak tutaj. Nie kłamać tak, mi się wydawało, że... Dajcie znać, co myślicie, czy to jest szpiczasty brzuch, czy okrągły. Okej, następny mit, bo my będziemy... Tak, ja wczytałam. Już sobie oglądamy zdjęcia naszych dzieci, to już zaszło. Zachcianki ciążowe. Mówi się, że jeżeli masz ochotę na słodkie, to będzie dziewczynka, a na słone to chłopiec. Ja miałam na słodkie. Na totalnie słodkie. Na najsłodsze rzeczy. Na początku miałam na słone, a potem tak od połowy to tylko słodkie. I to taki cukier, że niebezpieczny jest. Ja miałam na zmianę, ale nie tak, że na początku, tak? Mhm. Ja miałam w jednym czasie. Muszę słodkie zajadać słonym. U mnie się to sprawdziło, bo ja bardzo miałam ochotę na słodkie i faktycznie dziewczynka była, więc... Ja w ogóle miałam w ciąży tak, nie wiem czy pytać, że ja miałam turbo ochotę na owoce. Ja mogłam jeść owoce, ja miałam też fazę na śliwki i przez bardzo długi okres ciąży jadłam non-stop śliwki, a niestety miałam po nich straszną zgagę i to właśnie... Myślałam, że to jest coś innego miałeś. U mnie to były banany, ja potrafiłam na przykład 5 bananów w ciągu dnia. No ja szłam do sklepu, kupowałam siatę śliwki i wracałam do domu i je zjadałam całe i potem znowu szłam do sklepu. Wiecie, no co, ja miałam bardzo takie wodne owoce, w sensie tam arbuz, melon, jakby ciągle byłam odwodniona, ciągle, ciągle było mało. Długi palec serdeczny oznacza wysoki poziom testosteronu, takie kobiety, a który to jest serdeczny? Ponoć mają większe szanse na płeć chłopca. A ty masz długi? A ty ma, pokaż jaki ty masz. Który to jest serdeczny? Nie, z obrączką. No nie, ty masz dłuższe, mam wrażenie. A obróć tak, bo ty masz paznokcie. Czyli, czekaj, to jest serdeczne. Ja mam na przykład krótki. No. A nie ma najdłuższy. Ja powinnam mieć chłopca w takim... Chyba, że to chodzi o stopę. Nie, bo... No to no, jest serdeczny. Który palec na stopie to serdeczny? Według autorów tej hipotezy, takie kobiety mają więcej testosteronu. Uważacie, że jesteście, uważasz Ania, że jesteś niezależna i... Dominująca? Tak. Ania, czy jesteś dominująca? Ja, wydaje mi się, że jestem dominująca. W sensie, może nie wydaje, nie wygląda. Nie, ja myślę, że jestem dominująca. Tak. Ja też myślę, że jestem. Ale mam dziewczynkę. Czyli powinna mieć chłopca. W sensie jestem... Ja jestem. Chociaż jestem na przykład... Nie mam to powiedzieć, people pleaser. Takim... Ale w lubię... związku ja to jest chyba bardziej. Dominujący? Czy nie? Masz tak pół na pół. Wiesz, ma oboje i to jest problem. I to jest problem. Dziękujemy kochani za oglądanie. Zapraszamy na nasze inne odcinki, które tak są już na kanale. I napiszcie, czy jakieś mity wam się sprawdziły i czy znacie jakiś taki mit, o którym my nie wspomniałyśmy. I do zobaczenia.